Jak Max i Tutu granic Europy szukali. Część pierwsza, czyli wszystko zaczęło się we Wrocławiu na Placu Strzeleckim. We wrocławskiej dzielnicy na Dodrze, na Placu Strzeleckim 28, niedaleko Wyspy Słodowej i domu z muralem, przyszli na świat bracia Brzydale, Max i Tutu. Dni dzieciństwa mijały im beztrosko w otoczeniu podobnych do nich Brzydali. Wśród Brzydali nie było ani księżniczek, ani rycerzy, ani skrzatów zaplatających koniom grzywy. A czy wiecie, że tak naprawdę to w każdym z nas drzemie coś z Brzydala, jakaś cząstka, która nigdy nie dorasta, nie poddaje się normom i obyczajom, która mówi o tym, kim naprawdę jesteśmy albo kim chcielibyśmy być. Bo przecież wcale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Liczy się wiara w siebie, przekonanie o własnej wyjątkowości oraz dobra zabawa. A jak ktoś chce nas dołować, krytykować, niech spada na drzewo, szyszki bujać i pompować. Brzydale mają swoją ulubione powiedzonka. Kiedy Brzydal czegoś szuka, to najczęściej znajduje to, czego mu nie potrzeba. W życiu bywa tak, że księciem z bajki okazuje się Brzydal. Brzydota to też jakiś rodzaj piękna. Gdzie dwa Brzydale, tam trzy zdania. Brzydal jest zdolny do wszystkiego, jeśli ma motywację. Istnieją Brzydale, które nie są brzydkie, tylko tak wyglądają. Niech moc będzie z Brzydalami. Max i Tutu byli podobni do siebie tylko z wyglądu, ponieważ ich zainteresowania były zupełnie inne. Max powtarzał. Gdybym włosy miał, wiatr bym wtedy poczuć chciał. Zapach spalin, dźwięk silnika i już wszystko za mną znika. Czy na trasie, czy na torze, moje serce gra w motorze. Tutu na to odpowiadał. Słonko, deszczyk, pszczółki, kwiatki, bardzo kocham swe rabatki. Z koneweczką i grabkami ganiam między zagonkami. Tu posadzę, tam podleję, wszystko wkoło zielenieje. Podróże czy ogródek? No właśnie, Max marzył o podróżach, pasjonowała go geografia. Chciał koniecznie dowiedzieć się, gdzie są granice Europy. A Tutu wolał siedzieć w ogródku i codziennie podlewać swoje roślinki. Na szczęście bracia od urodzenia mieli wspólną pasję. Zbierali mapy. Pierwsza mapa z ich wspólnej kolekcji pokazywała ulubione miejsca spacerów po Starym Nadodrzu. Ale czy to tam właśnie należało szukać granic Europy? Max i Tutu wzięli udział w styczniowym weekendzie otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Przekonali się, że Wrocław leży w Europie, ale granic trzeba szukać zupełnie gdzie indziej. I wtedy Max i Tutu dostali zaproszenie do Lublina. Czy to tam są granice Europy? Czy pojadą razem? A jeśli pojadą, to kto będzie podlewał roślinki Tutu? Dostali zaproszenie następującej treści. Miło nam poinformować, że zostaliście zakwalifikowani do udziału w spotkaniu w Lublinie między 17 a 19 marca 2016 roku w ramach projektu Miasta wielokulturowe w Polsce. Składamy serdeczne podziękowania dla świętej pamięci Tomka Badeńskiego, który zainspirował wolontariuszy projektu spotkania z komputerem na Politechnice Gdańskiej do szukania granic Europy naszkicowanych przez Kluwera. Dziękujemy Fundacji ALF, która umożliwiła poszukiwanie granic Europy we Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku i Gdańsku. Dziękujemy również portalowi brzydale.pl, z którego zasobów skorzystali twórcy opowiadań, jak Max i Tutu granic Europy szukali.